Co wy? Halo, wiesz, że jestem Marcisa, wy jesteście... Fajnie wrócić. Jestem Marcisa, wy jesteście... No, to jest Darksiders. W tym razie dobrze działa. Coś ostatnio się zepsuło już dość dawno temu i kamery Logitecha przestały zapisywać ustawienia. Czyli musiałem znowu ustawiać przybliżenie, znowu ustawiać oświetlenie, wiecie, wszystko. A i kompensację migania żarówek. I wyłączać specjalne oświetlenie, które sprawia, że kamera działa w 10 klatunciach. Co do cholery? Nie zabrałem tego fragmentu? Nieważne, czy zabrałem, ważne, że już go mam. Chwila. To znaczy, że zabrałem. Czy coś... E? Kowadła robią się materialne. No, pamiętam, że, zabrałem ten fragment i... Nienawidzę tego systemu. Gdzie w ogóle jestem? W sensie ta lokacja była... Od początku? Tutaj? Czy dopiero teraz jest dostępna? To jest chyba pierwsze miejsce, które odwiedzamy w grze. Tu nas rada teleportuje. Jak wrócić? A, tędy. Tak, musimy zabrać jeszcze 3 fragmenty ostrza Armagedonu, z czego jedno nie jestem pewien, jak mam dostać. Chyba muszę po prostu do niego iść od poprzedniej lokacji. Bo z jakiegoś powodu nie da się wrócić. Sprawdziłem, kim był ten gentleman wcześniej i to jest taka jakby postać komediowa, żarcik, easter egg, tak jakby. Jak wrócę? Gdzie jest papier? On przecież ma skrzydła. Beyblade. No więc? No nie. Tutaj. Ja tam nie mam w ogóle wyrazić. No i wszystko jasne. Tam nie ma nic. To trochę jest dziwne. Nie. Tu da się wjechać, czy to może jest koniec? Nie, da się iść. Dobrze. Okej, da się przejść.
do najbliższego Wulgrima i do następnego fragmentu. Znaleźć wszystkie fragmenty, iść nakopać do dupy Abaddonowi, który w tym momencie no jest Abaddonem. Czyli niszczycielem. Dać mi te rączki, dawać mi fragment zbroi, artefakt. Ja ich już nie potrzebuję, gru. Ale w sumie, skoro dają. To mnie najbardziej drażni, że no, system walki jest przemyślany tylko na jeden scenariusz. Ej, a co jeżeli ktoś by chciał złapać przeciwnika w powietrzu? Po co miałby to robić? Cholera. No ej, wróciłem się do tego fragmentu, którego nienawidzę, bo nie mam pojęcia, jak do niego wleźć. Jeszcze chwila i będę googlał. Nie pojawia się tam nic w powietrzu. Żadna łapka do złapania się. Cokolwiek. Kurwa. Portali nie da się stawiać na gołej glebie. Trzeba mieć specjalne panele portalowe. Bo inaczej byłoby zbyt fajnie. Fragment jest tam, na górze. Aż się świeci jak psu jaja. Czy cokolwiek. Jak tam wleźć? Kur... Jeszcze raz spróbuję tędy. Mimo, że wiem, że się nie da. Chociaż może jest tu jakieś tajne przejście. Jakieś drugie wyjście do drugiego pomieszczenia, gdzie są drugie drzwi, albo drugie schody, albo jakiekolwiek schody. Dalej nie wejdę, bo fuck you. Spoko muzyka. Nawet. Tutaj jest pusto. Wejdę z powrotem.
Coś w ogóle się stało ze skrzynkami. Wszystkie są takie spopielone. Wcześniej były dużo jaśniejsze. O kurde, tam jest narośl. Powinienem tak robić. Ja. Oddychać. Nic nie jest chyba. Była opcja egzekucji, kurwa jego mać. Opętanie. To jest wyskok. Nie, ostatni? Jej! Wydaje mi się, że tutaj coś się wydarzyło, kiedy mnie nie było. Kto grał? Ja na pewno nie znalazłem wszystkich wcześniej. Chociaż może. Wierzę, że przynajmniej jeden powinien jeszcze być do znalezienia. Może po prostu nie umiem w matmę. Chociaż w sumie mamy jeszcze trochę pieniędzy, można zrobić jakieś ulepszenie. Okej, okay, ulepszyłem sobie... Czekam. Czy nie mogę tego ulepszyć? A, kosa poziom drugi. Czyli jednak jest jakiś powód, żeby grindować expa. Dobra, co to za powód? Dla mnie żaden. Teraz, gdzie jest Ultane? Dobra, pójdziemy po prostu za mapą, bo można. A gra mi nie pokaże, dokąd konkretnie mam iść. To jest dziwne. Nie rozumiem, dlaczego nie robi tego. Przecież może. Odłamki. A, może odłamki ją zepsuję. Albo jest jakiś sposób, żeby przełączyć z powrotem na normalny tryb, tyle że ja go nie widzę. Uuu.
tego w tej grze nie cierpię. Patrzcie, jest panel do teleportu. Wyekwipuj teleport. Użyj teleportu. Co dalej? Fuck it. Ja się nie śpieszę już. Albo zmienię guzik. A, tutaj można było skoczyć. Po co? Ale dało się wyhamować za pomocą szybowania. Jestem tu, jestem tutaj. Chociaż coś. Przełącz mi na łańcuch. Było wytłumaczone, że dało się łańcuchem przeciągać do narośli? Pewnie było. No zazwyczaj tak jest, że po stronie ja mam największe problemy, był on napisany. Plus. Gdzie to teraz odbić? Ej, kurwa. Tam nie było panelu, co nie? Zachowujemy pęd. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam, że zachowujemy pęd. Przy odskakiwaniu, co jest to? A. A. Aha. Znaczy, co kurna? Se poeksplorował, znaczy poeksplorował, to z tą se doszedł. Ale dobra, przynajmniej daleko nie doszliśmy, to wcale nie jest tak, że musimy się wrócić, znowu wsiąść na to skrzydło ostrze i no. Nie mam dla was czasu. Ała. Zalana przełęcz. To jest... A, tutaj. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to zaraz powinna być opcja skrótu. Usiadaliśmy z gentlemanem z zagrobu. Się. Do wyjścia. Siema.
życia. Kiedy gramy tak jak twórcy chcą, to jest zadziwiająco spoko. O dziwo. Chyba nie tędy. A, bo ja się nie wracałem na piechotę. Ja użyłem teleportu. Dlatego te przejścia są cały czas zawalone. Czy nie? Czemu zero leczeńska? A, bo to jest mocniejsze leczeńsko. Actually... Gniew się ładuje sam. Z małą pomocą buffa. Perka. Górę... To już jest koniec? Nie pamiętam, ile tutaj się lazło. Ale to nie jest koniec. Mogę złapać się za tą linę za pomocą haka? Dlaczego nie? Trafił. Fulgrim, ty dupku. Jest. Brud przy kuźni. Taki brud. Okej, nie będę komentował. Dobra, wyglądają takie głupie te mordy. Ej, przeszedłem na drugą stronę i... Dobra, jest. Nie pokazało mi... Nie przyniosło mi... znacznika. Godoy. Patrz, jaki bajonikiel. My greatest work. Until now. Ho. Azrael to czuje. Gdyby nie to, że tyle tutaj było filera, to
powiedziałbym, że jest całkiem cool. O, siema, Abaddon. Nawet ma to jedno oczko wydłubane. Tak jak Abaddon w ludzkiej formie. To jest cholerny smog. O, mam miecz, który działa identycznie jak poprzedni. Tak, ponownie wykuty przez Ultaina. O! 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 Szybko zużywa gniew. Mogę w niego wsadzić? A nie mogę! Kurde. Kombosy są głupie. To jest praktycznie jeden kombos. A nie jest jeden, bo patrz, masz dwa kombosy. Możesz zamiast czterech ataków zrobić trzy ataki. A patrz, możesz mieć jeszcze jeden kombos. Możesz zamiast trzech użyć dwóch ataków. Widzicie? A, załóż może jakąś perkę. Które to było, które ładowało? Z chaos? To. Ej. Muszę się podleczyć. Gra mi raczej nie da skrzyneczki z leczeniskiem. Tu. Ja, to nie jest aż taki głupi pomysł, ale mi się chyba ptaszory skończyły. Właśnie. Dziękuję. Dzięki, pan Wrona. Pustynia Lewiatana? Nie, gdzie mam iść? O, Eden się pojawił na mapie. Po co Eden na mapie? Wróć do Azraela na prochowisku. Aaa, jest napisane, kurna. Wybrałem prochowisko, jeżeli to nie jest ta lokacja, jeżeli mam do niego wrócić tam, gdzie byliśmy, czyli na rozdroża, to będę smutny. Posłuchałem gry tym razem, zobaczymy, czy się przejadę. Co
Najwyraźniej jest dobrze, panowie i panie. W sumie czego się spodziewałem. Czy robienie trików zadziała? Ej! O, kuń działa. Coś zepsułem chyba, bo nie wydaje mi się, żeby koń powinien tutaj działać. Wiedziesz, dajesz pożoga? Prawie. Niech będzie, że wjechałem. Trzeba się zastanowić, gdzie mnie ta gra właściwie prowadzi. Mogę jednak jej nie ufać. Co to? Już wiem. Pierdolę. Tak ja cię gro nienawidzę. Prowadzi mnie tutaj. Jestem prawie pewien, że po prostu prowadzi mnie poza granicę mapy. Bo arena do walki z bossem jest poza granicami mapy, bo czemu miałaby być na mapie? Dlaczego gra miałaby to zauważyć? Jedę za znacznikiem. Już nie jadę. Tak się fajnie jechało. Leżą minigany, maszynigany, a ja je może zostawię. Mogłem zabrać. Okej, w końcu zadajemy jakiś damage. Nadal brakuje dobrych ciosów w tych kombosach. Mam nadzieję, że dwójka ma jakieś zróżnicowanie w atakach. Wiem, że i tak zazwyczaj używa się tych najprostszych. Tych, które mają największą... największy potencjał do spamowania, ale no nadal jakiś cios obszarowy. Wiem, że mamy niby to. Ale może coś, co nie wymaga tańczenia w lewo i w prawo? Kosy nie liczę. Kosa to jest osobna broń.
Żeby one się chociaż kombiły. Tak możemy przejść po prostu do ostatniego ataku w kombie kosą. Mieczem też. Nie jest kombo, to jest po prostu wymiana zakończenia. Mogłem tu się teleportować. Albo nie? Masz tu coś dla mnie, dupku? Nie. Dobra, w takim razie zapiszemy i w kolejnym odcinku będziemy kończyć grę. W końcu. A potem będzie obiecany Batman Arkham City. ...15 godzin nam to zajęło. Ale jesteśmy blisko. I tą optymistyczną myślą zakończymy, bo jakieś trzeba optymistyczne myśli mieć. Chociaż jedną. Jedyną. Tak. O, siema.